dzień dobry w kolejnym odcinku Kaloszków na Fiordzie. Szafa otwarta, a jak? Dzień dobry, witam Was już w poniedziałek. Trochę taki vlog nieplanowany, bo dopiero co, dosłownie 2 sekundy temu skończyłam vlog weekendowy, który już widzieliście, ale wczoraj wróciłam z Molde z paczką i na paczce było 10 minut, nawet ponad 10 minut, więc otworzymy sobie tą paczkę dzisiaj, a raczej wkleję Wam to, co sobie kupiłam w Polsce i to, co tam Małgorzata, moja przyjaciółka psiapsi mi wysłała. Są tam kosmetyki, słodycze, książki, może ktoś się zainspiruje, jest parę produktów takich spożywczych stricte do ułatwienia sobie oczywiście śniadanek i tak dalej. Ja w tej chwili zabieram się za sałatkę, bo jest już pora grubo lunchu, jest godzina pierwsza i będę robić sobie sałatkę z jajkiem gotowanym, z tuńczykiem, z sałatą lodową, z kukurydzą, coś tam nawrzucam, trochę szczypioru, majonezu, jogurtu naturalnego i zjem sobie lunchek taki i za chwilę wychodzę też na dwór, a Wam wrzucam moje paczki, moją paczkę z Polski. Przyszła w końcu do mnie paczka z Polski, już się trochę w samochodzie do niej dopadłyśmy i wyciągnęłyśmy sobie jakieś słodycze na drogę i obejrzyłyśmy książki, fotoksiążki z Pinterestu, przepraszam, z Printu, które zamawiałam i robiłam w Polsce. Nie wiem, czy wszystkie rzeczy będę Wam pokazywać, ale myślę, że część rzeczy mogłabym komuś polecić albo pokazać, jak wyglądają. A zatem do dzieła, mam nadzieję, że w 5 minut się wyrobię. Pierwszą rzecz, dziękuję koleżance, dostaliśmy cały komplet koszulek zielonych z firmy koleżanki Patikom. Firma działająca w Niemczech, na terenie Niemiec. Troszkę takie bardziej podbudowy, ocieplenia. Ale koszuleczki w sam raz pasują na święta Wielkiej Nocy. Przesuń się Julka i Tosia oczywiście, Tosia też. Nie będzie nas widać i całej paczki. Dobra. Dobra, Tosia się przesunie, bo to jest gwiazda ekranu. Chodź, chodź tutaj może, chodź gwiazdo. Żeby nie zabierać mi czasu, zobaczę co mi tutaj koleżanka... Część rzeczy wiem co tu jest, bo sama zamawiałam z Rossmana, z Hebe i tak dalej, a część rzeczy nie wiem, zamawiałam te rzeczy w ciągu miesiąca, dwóch, Printu chyba w styczniu zamawiałam, więc to było taki komplet z kilku rzeczy, z kilku dni. Widzę, że coś mi się zmiażdżyło nawet i się ulewa, ale na szczęście nie mocno. Zobaczę jak to jest, aha, tu się dziurka zrobiła, widzisz? Co to? Więc mamy tylko jedno takie naprawdę drobne uszkodzenie i to są granat z malinami w żelu. Zamawiałam też parę takich produktów spożywczych ze sklepu, która się nazywa chyba Fit Woman. Oczywiście wszystko gdzieś tam będę podpisywać, bo nie ma czasu na gadanie, nie pamiętam też cen, więc spróbuję co nieco poznajdywać i gdzieniegdzie popisać ceny, jakby Was interesowało. Może tak, Printu przepięknie zrobiło książki, nie? Oglądałyśmy w samochodzie już na promie w drodze powrotnej. To są fotoksiążki. Pierwszy raz zamawiałam, nie robiłam nigdy fotoksiążek. Raczej zamawiałam zdjęcia i segregowałam w albumy. A teraz zdecydowałam się, że tych zdjęć jest za dużo, albumów jest za dużo, zajmują miejsce i z każdej podróży będę teraz tworzyć takie fotoksiążki. Printu ma gotowe szablony. Jeżeli się zamówi powyżej 3, to jest spora zniżka, więc ja chyba za 5, w tym Dominikana, moje zdjęcia z Dominikany było ich więcej i zamawiałam grubszą tą książkę, zapłaciłam chyba 580 zł za wszystkie. Przepiękne. Nie chcę za bardzo pokazywać, bo są tu też zdjęcia Janusza, ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę wydaje mi się, że warto wejść i zobaczyć właśnie kilka szablonów i zrobić sobie jakąś właśnie fotoksiążkę z podróży. Mi teraz się udało zrobić chyba 5 albo 6. Tak, a jeszcze czeka mnie chyba 6, ale troszeczkę to czasu zajmuje. Oczywiście w tej aplikacji też można wrzucić zdjęcia i one się same dopasują, ale niekoniecznie tak jak ja bym chciała, więc ja sobie każde jedno zdjęcie klikam i dopasowuję raczej sama, żeby też było fajnie do szablonu, do napisów. W ogóle tam jest mnóstwo możliwości i można sobie samemu zrobić tak po swojemu, jak się chce. Także są nasze fotoksiążki i fajnie na wieczór chyba usiądziemy
przy herbatce. Jeszcze raz wszystko sobie ładnie pooglądamy. Wspaniały też prezent dla babci na przykład, która nigdy nic nie potrzebuje. Zrobić taką pamiątkową fotoksiążkę, czy właśnie z chrzcin, z jakichś uroczystości rodzinnych, z wyjazdów. No po prostu cuda na kiju, jest bardzo dużo szablonów do wybrania. Są nawet te szablony podzielone na działy. 3 minuty minęło, a ja gadam tylko o fotoksiążkach. Jeżeli chodzi o książki, to Julce zamawiałam Travel Challenge Agnieszki Grzelak. I co to jest, Julka? To jest taki dziennik z przysłowiami po innych językach i tak dalej. Tak, to jest taki dziennik podróżniczy, tak. Nie? Taka książka z mnóstwem inspiracji. Też ja widzę tu jakieś przetłumaczone zwroty. Taki troszeczkę zadania do zrobienia widzę, nie? Zawołaj stewardessę i poproś ją o kawę z sokiem pomarańczowym, herbatę z lodem. Nie będzie to łatwe. Nie, nie będzie. Nie. I kawa z sokiem pomarańczowym, aż! Opisz swoją okolicę, używając słów związanych z węchem, na przykład. I to taka książka dla młodzieży. Julka jest fanką Agi Grzelak, więc fajnie. Mam jeszcze pierogi z kimchi, koreański smak dla każdego. Bardzo mnie ciekawiła tę książkę, ja lubię też pierogi z kimchi oglądać. I wydała swoją książkę, ale powiem szczerze, że takie różne te przepisy, nie? Nie wiem, czy spróbujemy wszystkiego, bo niektóre to takie trochę nie nasze smaki. Spodziewałam się więcej takiej chińszczyzny trochę. No, zobaczymy. No raczej to nie będzie aż tak super, super ekstra chińskie. Nie spodziewajcie się tego. Parówki w ostrym sosie. Tutaj mamy jakieś bułeczki, pikantna wieprzowina. Także raczej to są dania, w których się dużo stawia takich garów, ale książka jest bardzo, bardzo ładnie wydana. Postaram się streścić. Z książek mam jeszcze Co jest kocie, czyli taki koci poradnik o kotach. Właśnie czekałam, żeby to mi przyszło. Jeżeli chodzi o kota, to kocie, a co jest kocie, a jeżeli chodzi o psa, to mamy psie słucharki. Wszystkie słowa, które musisz znać, żeby obsłużyć swojego psa. Jest to wydanie drugie. Pierwszego nie udało mi się dostać, a chyba wolałabym zacząć od pierwszego. Niestety w moim przypadku będzie od drugiego sporo. Naprawdę sporo czytadło, wydaje mi się, że nawet na wakacje, także coś tam jest. Mam też swoje jakieś takie gazety, Dobre Rady, Mój Piękny Ogród z dynią jeszcze jakąś. Mam tu też tak mam, to jest książka Magdaleny Kostrzyn. Magdalena Kostrzyn wydała też książkę Chujowa Pani Domu, którą Wam mogę polecić i po pierwszej książce, która naprawdę uważam, że jest zajebista, postanowiłam zamówić też tak mam. Książka, która ucieszyła mnie opiniami, po prostu mam bardzo dobre opinie. Bardzo lekka w czytaniu, na pewno będzie tak samo zresztą jak i pierwsza, także no, jestem bardzo ciekawa i jest niegruba, także fajna w plecak i okładka też nie jest taka ciężka, więc fajna w podróż, a ja właśnie takie książki mniej poradnikowe wolę zabrać w podróż. Tu mamy kolejne gazety, moje ulubione. To są dwie moje ulubione gazety. Pierwsza to jest Zdrowie z natury. Drugie to jest Zdrowie na talerzu. Uwielbiam. To są kwartalniki bodajże, ale są naprawdę super ekstra. Dobra, to teraz może jaki sklep? Fit Woman chyba to był. Tam zamawiałam kilka produktów, które bardzo mnie zaciekawiły, bo są obniżone kalorycznością, mają zazwyczaj więcej białka, nie mają takiego naturalnego cukru i to są Nut Love z Natrium. Firma taka. I tutaj mamy właśnie te malinki, które mi się troszeczkę rozwaliły. Mam tutaj też crispy, orzech laskowy, też takie smarowidło. Słuchajcie, no pojemności są naprawdę duże. Te żelowe raczej kupowałam na zimę, bo nieraz po prostu też nie mam czasu, żeby z mrożonki odmrozić sobie w garczku jakieś owoce, więc taka żelka do owsianki czy do jakiejś jaglanki, naprawdę szybka, czy nawet do jogurtu z granolą jest ok. Tu mam kokosowe, to wygląda jak bueno kokosowe, ten Bounty, nie? Także takie kokosowe smarowidło, Choco Sherry, czyli wiśniowe smarowidło czekoladowe. Mam dwie moje ulubione z Lidla.
Granolki, one są naprawdę fajne, pyszne. Żałuję, że w Norwegii takich dobroci nie ma. Jednak co z Lidla, to z Lidla i naprawdę są super, bardzo lubię je. Mam też do psikania taki cookie spray i tu widać, że mi się troszeczkę coś rozlało i to jest masło do psikania, na przykład do smażenia naleśników i tak dalej, żeby nie wylewać tego po prostu w dużych ilościach. I mam tu jeszcze taką granolkę na lato z Lidlką, bardzo fajna, ananas, kokos, truskawki, płatki owsiane, biała czekolada i jabłka. Te owsianki, te granole, w ogóle też Janusz codziennie zjada z jogurtem na śniadanie, więc to się nie zmarnuje. I mam śliwkę w żelu i chyba jeszcze brałam wiśnię w żelu, nie wiem czy jedną, czy dwie. I to jest wisienka w żelu. Także kupowałam sporo tych owoców w żelu, ale naprawdę myślę, że one mi zimą na jesień zrobią robotę. Powiem Wam tak, kupiłam dwie takie ściereczki z Wiledy do mycia okien. Podobno one robią furorę w Polsce i chciałam sprawdzić, czy są lepsze od norweskich ściereczek, bo my też tu mamy swoje ściereczki, wyglądają zupełnie inaczej. Dzisiaj rozmawiałam z mamą przez telefon i mama je bardzo, bardzo chwaliła. Są dwie w zestawie, jedna jest do wycierania na mokro, druga podobno na sucho. Więc czekam na sprzątanie na wiosnę, żeby sprawdzić je na oknach i żeby rzeczywiście sprawdzić, czy to jest taki szał na te ścierki w Polsce i co one w sobie takiego mają, że tak dobrze działają. Mam mnóstwo spożycie różnych opakowań, bo się nie ściema, więc tam tylko dobrania. Więc mamy tutaj mójki, mamy tutaj rzesie. Proszę bardzo, kurka zostanie zapełniona słodkościami. Malaga tutaj kilka stanki i już kurka zapełniona. A słodycze nie brakuje. Znowu to ofresze. Syrop klonowy. Co mi się opłaca tutaj sprowadzać, to syrop klonowy z Lidla, nie? Oh my god, aż 5, więc spokojnie nam to na jakiś czas wystarczy. A to jest naprawdę sporo oszczędności dla mnie, bo u nas syropy klonowe rzeczywiście idą do placuszków, do naleśników, do owsianek, do jogurtów. Wszystko słodzimy praktycznie syropem klonowym lub erytrytolem. Grzesiu. Czekoladka Toblerone. I chyba, słuchajcie, zostały mi rzeczywiście takie kosmetyki z tego, co widzę. Julka się już cieszy? Z czego? Oh, wreszcie nowy żel! Do brwi? Do brwi albo maskara. W sumie też maskara przezroczysta, ale ja ją też używam do brwi. I sprawdza się? Mi się sprawdza. Tak? Więc także przechodzimy do kosmetyków, ale tak szybciutko. Olejek zmieniający się w pijankę do makijażu. Fajnie, że jest to napisane, bo powiem szczerze, że niektóre olejki są bardzo ciężkie. Znakomi mi się olejek nie sprawdził. Nie lubię ciężkich olejków. A tutaj jak ma się zamienić piankę i rozpuści tusz do rzęs, to super. Także mamy olejek. Mam też, nie wiem dlaczego wzięłam, olejek pod prysznic, odżywianie z Bielendy. Pewnie ze względu na cenę, a poza tym ja też bardzo lubię olejki pod prysznicem używać do mycia ciała, bo one później zostawiają taką fajną, natłuszczoną powłokę, która nawilża ciała na dłużej niż normalnie. Mam też krem i to jest serum Boster i to jest krem malinkowo-bazyliowy chyba, czy miętowy, nawilżające, takie coś z Bielendy. Kupowałam kosmetyki tylko takie, które są mi potrzebne i których nie mam żadnych w zapasie. Tutaj mam emulsyjne masełko oczyszczające, takie, one wygląda w ten sposób i jest z Bandy. Też słyszałam o nim bardzo dobre opinie, więc na pewno się z nim zapoznam. I tak, dalej, jedwab silk, odżywka sprayu, taka z Joanny. Z Joanny też mam odżywkę wcierkę rzepę dla Julki. Kiedyś chyba fryzjerka Ci doradziła, żebyś wcierkę z rzepy używała, co? Z bursztynu. Z bursztynu, no nie. Tutaj jest odżywka wcierka też z Joanny, czyli dwie takie. Nie wiem, czy nie było promocji na 2 za 1, czy coś takiego. Łatwo poszło, olejek do demakijażu, skóra sucha i wrażliwa z firmy Manufaktura Piękna. Mam tu też, pierwszy raz kupiłam peeling do włosów trychologiczny, do skóry głowy raczej, z Tołby. Do czego ten peeling jest? Do skóry głowy. Ale od co on robi? Ściera na skórek z głowy, zbędny. Także nie wiem, nie używaliśmy jeszcze, ale użyjemy, zobaczymy. Może po nim włosy będą lepiej rosły, a może po prostu nie będzie skóra głowy swędzić, może, nie wiem, pobudzi cebulki, oczyści skórę głowy. Tego nie wiem. Odżywkę do włosów o wysokiej porowatości, czyli coś dla siebie, bo tobie się włosy bardzo często pierzą, prawda? Także mamy tutaj
Anwen, nie miałam jeszcze tej firmy, coś nowego do nas. Magic Skin, aha, i kupowałam w Polsce podkłady do twarzy, kremy BB, takie kremy CC albo takie lekkie podkłady o dobrych opiniach. Eveline, krem CC tutaj mam. Bielenda, Akademia, też rozświetlający fluid mineralny. My mamy takie wszystkie jasne, ze względu na to, że my mamy bardzo dużo ciemnych podkładów, a teraz jak nigdzie nie wyjeżdżaliśmy i nie opalaliśmy się, to był dramat. Tutaj mamy krem Zmija, bardzo też taki chyba odżywczy, nawilżający, tak, z olejkiem z róży, które Julka lubisz ty róże, bo cię wycisza, prawda? I z Liren, tego produktu jestem bardzo, bardzo ciekawa. Wege Eco podkład rozświetlający też. Ja wiem, że tego jest dużo, ale i ja i Julka używamy, więc na pewno nam się to wszystko zużyje. Tym tak. Bardziej, że ostatnio tutaj podkład kupowałyśmy już w Norwegii. Mhm. I Face Boom, krem na dzień, na noc, cera mieszana i tłusta, matująco detoksytujący. I jeszcze jeden krem, bo właśnie kremy nam się najbardziej kończyły. I to jest krem koncentrat przeciwzmarszczkowy dla mnie 70+. Ja wiem, że ja mam 40, ale po prostu on będzie mocniejszy. Wygląda w ten sposób i jest właśnie z Bielenda. Mam tu jeszcze peeling do skóry głowy z Herbs. Więcej peelingów do skóry głowy. Mam tu jeszcze glikol 5% i to jest tonik z Eveline. Coś takiego jak The Ordinary, ten glikolowy tonik z kwasami. Julka bardziej lubi i cieszę się, że jest taka mała pojemność, bo ostatni ten z The Ordinary nam naprawdę długo trwał, żeby go zużyć. Catrice, kamuflaż i tutaj mamy korektor, aczkolwiek bardzo jasny kupiłam. Nie wiem, czy taki powinien być. I z CBD serum booster nawilżające detoksykujące z Bielandy, taki mały. Zaatakowały mnie mrówki na nogach, bo sobie siedziałam na stopach niestety i musiałam na chwilę przerwać, zmienić bateryjkę. Daj mi jej, co tam jeszcze zostało. Zostało nam tak, serum do rzęs, serum 3 w 1 z Eveline, baza pod tusz do rzęs, odbudowujące serum i aktywator wzrostu rzęs. Miał całkiem niezłe opinie, więc stwierdziłam, że spróbuję. Jest to z Eveline, nie wiem czy ostrość łapie, ale też mi się słoneczko odbija i tak ciężko mi coś pokazać. I parę takich maseczek, chyba tu są 3 peelingi. I parę takich właśnie maseczek do używania, ale ostatnio słyszałam, że Garniera maseczka w takim metalicznym, niebieskim folijce jest po prostu niezła, a wiem, że na pewno jest tutaj w normalu w Norwegii, więc musimy też sprawdzić. Julka już jest z tyłu, bohater drugiego planu, słuchajcie, marzę po twarzy. Co jeszcze zamówiłam? Zamówiłam coś, co nie wiem, czy do końca jest zgodne z... Na własne ryzyko po prostu przy odprawie celnej być może miałabym problemy, być może nie, nie wiem, bo całkiem są tutaj takie naturalne składy jakieś. Widzę ekstrakt z miszka lekarskiego, z żurawiny, z jałowca, z opuncji, z karczocha, z cytryny, z zielonej herbaty. Być może nie ma tu nic zakazanego, raczej są to takie bardzo naturalne składy, ale sobie pozamawiałam różne tabletki. Na własne ryzyko, bo nie wiem jakby to wyglądało na tolu. Ale mam tutaj water out. Mi bardzo często zatrzymuje się woda w organizmie i stwierdziłam, że 120 kapsułek właśnie w tym Fit Woman sobie kupowałam właśnie takie coś. Kupiłam też coś, co pomoże mi powstrzymać chyba apetyt na słodycze, nie? Nie wiesz, gdzie jest to opakowanie? Tu. I tutaj jest chrom, pipirinę i to też jest jakiś food supplement, supplement diety, 60 kapsułek. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to działa. Nie sprawdzałam tego. Opinie są różne. Często wyskakują, na przykład jak przyglądam strony, to wyskakują mi różne inne dziwne, dziwne firmy. Później je googluję i okazuje się, że tak no nie do końca firmy zmieniają nazwy i robią po prostu rozpierduchę na rynku. Kupuje się coś, co zupełnie się nie sprawdza za kolosalne pieniądze, a to jest raczej no takie bardziej sprawdzone, bardziej ma naturalne opinie i jest w takim fit sklepie, że tak powiem, i z wieloma produktami, bo ten sam sklep właśnie te żelki sprzedaje i różne tam płatki, były różne rzeczy naprawdę.
I też tutaj mam coś, co niby pomoże mi powściągnąć się od słodkiego, aczkolwiek dziękuję Małgorzacie za porcję słodyczy na Wielkanoc w sam raz i Julki urodziny. Julka, przestań faszerować się słodyczami, bo cię zaraz nafaszeruję pieprzem i chromem. Także tutaj mam opakowanie takiego czegoś, nie wiem czy to się sprawdzi czy nie, nie chcę nikomu polecać absolutnie, wiem, że część jest osób na nie, ja chcę po prostu spróbować, jak czegoś nie przetestuję na sobie, to nie będę wiedziała. I mam tu jeszcze coś, co niby pomaga w spalaniu tłuszczu i to się nazywa Burn for All, takie coś, wiem, że to są takie śmiszki, hiszki, nic tu mnie ogólnie krzywdy mi nie powinno zrobić, bo naprawdę składy są bardzo takie no dobre, więc są to naturalne składy, no ale zobaczymy, wygląda to strasznie, to wygląda po prostu jak taka duża piguła, co wy się tu chowacie, także zobaczymy po prostu przy jeździe na rowerze, jedna taka i może spalę swoją tą dżownicę na brzuchu, kto wie, wszystko, zakupy z Polski skończone. I jak podobały się Wam zakupy? Zakupy. Moja paczuszka z Polski. Naprawdę rzadko robię jakieś zamówienia i staram się ograniczyć, bo ta i tak ważyła 20 kg. Ale zawsze to jakaś taka przyjemność z Polski. Zawsze mi się to dobrze kojarzy. Tym bardziej, że ja bardzo lubię Lidla, którego mi tutaj bardzo, bardzo w Norwegii brakuje. Lidla Biedronki. Więc koniecznie dajcie mi znać, co Wam się spodobało z mojego zamówienia. Lunch na dworze, micha sałaty zrobionej, do tego jest i kawa. Jest taka pogoda, że mam ochotę robić już wysiewy do namiotu, może część w domu, i mam dwie śruby w drzwiach namiotowych, bo sztorm tak szalał, że mi co chwilę wyrywał te drzwi namiotowe właśnie od dryfusu. I Janusz je przymocował na stałe, więc muszę sobie wykręcić. Chyba zacząć już tam nawilżać ziemię, bo przez to, że całą zimę tam nie podlewałam, jest bardzo sucho. Więc może przez ten tydzień zacznę nawilżać glebę, może coś tam nawiozę, nawożę i myślę, że tak za 2 tygodnie wysieję już pierwszą rzodkiewkę, a w domu co nieco sobie posieję, bo kupiłam sobie nasionka. Wyjdę też dzisiaj jeszcze z Tosią na spacer. Jest wspaniała pogoda, dziś i jutro. Jest okazja do tego, żeby właśnie wyjść z domu i troszeczkę tego słońca korzystać, bo już niestety środa, czwartek, piątek i chyba nawet sobota z niedzielą zapowiadane są znowu deszcze. Ja tu tak o niebie, ale trzeba zejść na chleb na ziemię, bo słuchajcie, niestety, ale Krawsko rano jeszcze jest zamrożone, jeszcze są przymrozki, więc ja nie wiem, dlaczego ja tak wybiegam w przyszłość, jeżeli chodzi o wysiewy, wysiewy, wielkie wysiewy, u mnie tylko sałata, rzodkiewka, chyba jakaś cukinia zaplanowana, naprawdę nic, kompletnie nic wielkiego, pokażę Wam moje nasionka w domu, jak już będę coś wysiewać, a teraz zjadam lunch, piję kawę i chwileczkę się relaksuję i za chwilę muszę wyjść z Tosią troszkę na spacerek. Ciechałam sobie troszeczkę drzewka, poczyściłam z liści, muszę dokupić kory i tutaj trzeba poprawić te donice, bo niestety są za niskie, ale jest tak przepiękna pogoda, że ja się troszeczkę, mam wrażenie, zagalopowałam, bo już chciałam czyścić zioła, już chciałam już iść coś tam poczyścić, popodcinać, na razie się pozbyłam starych kwiatów z doniczki, starej lawendy, starych wrzosów, żeby zasadzić takie żonkile na przykład, albo jakieś typowo wiosenne kwiaty. I całe szczęście, że nie zaczęłam więcej robić, bo jednak liście, kora i takie no stare chrusty to jednak jest osłonka trochę na mróz, a niestety za tydzień, mimo tego, że ptaszki pięknie śpiewają, będzie padał śnieg. I znowu ma być zimno. I tak są w nocy przymrozki, ale już jutro ma być tylko 5 stopni, czyli o połowę mniej jak dzisiaj, a w ogóle za tydzień to ma być 1 stopień, ma być znowu 0 stopni w ciągu dnia.
więc nie posprzątam więcej. Ale pokażę Wam moje krokusy, bo są fajne. Myślałam, że je wyrwaliśmy razem z mchem, ale odbiły się i dają radę. Zobaczcie, jakie fajne. Jakie fajne bączki w trawie. I tak tu fiolecik, tu żółcik, tu znowu fiolecik. Tutaj jakieś fajne są. O, tu jeden, tu drugi. Ja i tak nieregularnie sadziłam. Wysadzę ich więcej, ale już po mosokosach. Bo coś Janusz ostatnio marudził też, że będzie mech znowu wyrywał i znowu robił porządek z mchem, więc nie ma sensu na jesień teraz chyba wysadzać. Nie wiem. Muszę podyskutować, jakie plany względem ogroda, ale zawsze tak jest, jak przychodzi te pierwsze wiosenne słońce, to człowiek się rzuca do roboty i chce, wow, to zrobię, to poczyszczę, to popodcinam, to już wysieję, a po czym jeszcze niestety, ale w kwietniu, a nawet w maju zdarza się jeszcze takie, no jeb, uderzenie zimy, no i co tam z tego czyszczenia, no nic, trzeba na razie póki co się powstrzymać i chyba po prostu odpocząć troszeczkę przy słoneczku, poczekać, no i poopalać się zamiast roboty, a na robotę przyjdzie czas. Ale tak duży, że niestety nie jestem w stanie zjeść mojej porcji. Kubeczek kawy i człowiek czuje się jak młody bóg po takim śniadaniu. Śniadaniu albo i obiedzie. Mamy godzinę 14:36. Witam Was już w sobotę i chyba już muszę zmywać swoją konopną maseczkę. Ożywiam się i nie odzywałam się cały tydzień, ale tak jak Wam mówiłam, przez ten hiszpański, przez pracę, nie mam kiedy, nie mam jak za bardzo, miałam chyba poniedziałek i wtorek wolny, albo tylko poniedziałek, już nie pamiętam. W każdym razie troszeczkę porobiłam w ogrodzie i stwierdziłam, że nie będę więcej robić, bo rzeczywiście będą minusowe temperatury. Nie kupiłam jeszcze kwiatów przed dom i na taras żadnych wiosennych, bo jest zimno i nie chce mi się po prostu wychodzić i robić. Temperatura nam spadła, jest 3 stopnie, 5 stopni, ale super wyglądam, wiem, w tej maseczce, zaraz ją ściągnę i będę do Was już mówić normalnie, ale pada deszcz, mamy zapowiedziane deszcze na najbliższe 2 tygodnie, więc dla mnie to jest ogólnie dramat i nie jestem z tego powodu zadowolona, ale cóż, trzeba się z tym pogodzić, nic innego nie, na to nie poradzimy i zajmujemy się sprawami typowo domowymi. A tymczasem dziadki dzisiaj w domu, Julkę odbieram dopiero jutro, ja też mam weekend pracujący. Więc się śmieję do Janusza, że dziadki zostały w domu. Dziadek jeden pojechał teraz sobie tam coś tam grzebać przy łódce, a ja mam pranie losu. Składam pranie i strasznie mam ściągniętą twarz, więc idę się rozmyć i wracam. Jestem z powrotem. Oczywiście te 2 sępy czekają, żeby się nimi zająć. Pranie też. Tak? Kto tu czeka? To się samo otwarcie z szuflady ze skarpetami oznacza wyjście na dwór. I ona już się zaciesza. Wie, że będziemy szły, bo jest godzina 15. I tak to jest. Trochę czasu zwierzaki pochłaniają, trochę czasu dom. I tak naprawdę tego czasu jest naprawdę niewiele. Ale ogarnęłam się. Jak mam takie weekendy pracujące na nocki, to wierzcie mi, że po prostu jestem taka skapciała, że nic się kompletnie nie chce.
I tak sobie wymyśliłam ostatnio, że w weekendy, a jest tak mniej więcej jeden albo dwa weekendy w miesiącu, w których pracuję właśnie na zmianę nocną, będą to takie weekendy self-care, taki czas, bo nie mam za dużo energii na to, żeby zasuwać w domu, żeby coś robić w domu, nic mi się nie chce, nie mam żadnych takich projektów na ogrodzie i tak dalej, więc będzie to taki luźny weekend, to jest tylko dwa dni w zasadzie, sobota i niedziela, więc to będzie czas na taką dobrą filiżankę kawy w spokoju, jakąś książkę. Wiadomo, że domowe rzeczy trzeba poogarniać, ale będę się tak wyciszać w te weekendy i dam sobie taki luz w ten czas, w sensie takim, że po prostu nie będę nic sprzątać, nie będę myć podłóg, nie będę nic malować na dworze, kopać w ogrodzie, sadzić i tak dalej, bo głowa moja nie wytrzyma tego napięcia po prostu. I będzie to weekend, w którym zajmę się sobą, nabalsamuję ciało, wypilinguję, zrobię porządek z twarzą. A propos twarzy, to wychodzą mi już słodyczowe pieczarki, słodyczowe grzyby. Po ostatniej paczce z Polski widać, że porządnie w tym tygodniu przyjebałam. I moje zdrowe odżywianie zazwyczaj polega na tym, że posiłki jem naprawdę dobre, zdrowe, mega bardzo takie zbilansowane i tak dalej, ale po prostu słodyczkami potrafię przyjebać jak nikt inny. Tak, i stąd te moje oponki na brzuchu. Wyszedł też nowy sezon Bridgertonów na Netflixie. Bardzo lubię ten film, kostiumowy, bo kostiumowy, ale jest bardzo fajny. I wczoraj z Julią już po południu wciągnęłyśmy aż dwa odcinki. Też składałyśmy pranie. To się Ali, żesz mi kamerę. I wzięłyśmy się za Bridgertonów, prawda? A Tosia czeka. Tosia czeka, czeka. Zaraz pójdziemy na spacer też, tak? No. Miejscowa. Tego to się tutaj nie spodziewałam. Ale tu jest fajnie! Oczywiście nie wziąłam kamery, bo po co w te same miejsca ciągle zabierać ze sobą kamerę, skoro idę do lasu na spacer z Tośką. Kawałek dalej niż jest mój dom, bo ciągle nam się nudzą te same miejsca, więc w weekend, jak mam więcej czasu, wsiadam w samochód, zabieram Tośkę i kawałek odjeżdżamy, żeby zwiedzić inne miejsca. I byłam tu 20 razy, może nawet więcej, ale nie poszłam tak na szagę przez las zobaczyć, czy są tu jakieś klify i tak dalej. Okazało się, że klifów nie ma, ale miejscówka jest piękna, taki tu spokój, w dodatku z tyłu za nami jest las, widok na moją piramidę i spokojnie można tutaj przyjść sobie zrobić kawusię, zjeść coś na spokojnie, a nawet rozwalić się latem na nagusa i opalać, bo po prostu nie ma tutaj ludzi. Ale nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj są trzy ringi z laksami, więc miejscówka średnia do połowu ryb, bo pewnie dno jest lekko zanieczyszczone przez laksy, przez karmę laksową. To też może być mało wędkarzy tutaj w okolicy i piękny spokój. W dodatku ten szum morza, chyba kamienie są tu tak fajnie ułożone, że czuję się jak nad polskim Bałtykiem z tym szumem. Super. Tosia też się cieszy, nie? Fajnie, Tośka, nie? Piękna.
Kasi, chodź. Zaczynam robić przepierzenie, zmieniam już swoją garderobę z zimowych na letnie rzeczy, więc do dzieła. I chociaż wiem tak naprawdę, że zima jeszcze się tutaj nie skończyła, to skoro jest taki weekend, że nigdzie się nic, że nic się nie dzieje i nigdzie się dzisiaj nie wybieramy, może jutro, to zajmę się swoją szafą i wymienię sobie już taką garderobę. Jeżeli chodzi o rzeczy zimowe, to takie rzeczy jak ubrania z wełny, taką bieliznę wełnianą, zawsze zostawiam, bo używam też jej latem, zabieram ją zawsze na namioty, na jakieś chłodne wieczory zakładam. Ona nie jest taka typowo gryząca i rzeczywiście jak jest chłodno, to zawsze jeden wełniany sweter zostawiam. Jeden zostawiam gruby, taki typowo na namioty, na przykład ten, często go gdzieś tam nawet latem możecie widzieć, bo on jest naprawdę ciepły. Sąsiadka mi go udziergała. Może w tym roku zostawię sobie ten, co udziergałam w tym roku. Nie ja udziergałam, ale koleżanka mi udziergała, znajoma. I mam jeszcze jeden sweter, który też zostawiam i zawsze go zostawiam właśnie na sezon letni też. To jest sweter Marius Ganser. To jest taki typowo norweski wzorek. Kiedyś miałam zrobić odcinek o swetrach, słuchajcie, jeszcze do tego nie doszło. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio mam czas tylko na takie właśnie zwykłe weekendowe albo daily vlogi. Ten vlog w połowie składał się z paczki z Polski, ale paczki z Polski są po prostu fajne, naprawdę fajne. Uwielbiam dostawać paczki z Polski i po prostu są to też dla mnie takie pamiątki. To jest taki typowo norweski wzorek. Jego też można kupić na lotniskach, opaski, rękawiczki w tym wzorku. To jest Marius Ganser, Marius wzór. Ja mam w kolorze takiej granatowej i moja włóczka to jest alpaka, ale zostawiam go sobie na lato, bo on jest też fajny pod koszulę i czasami właśnie na 17 maja, jak idziemy w jakimś pociągu, brzmi to w pochodzie 17-majowym w Norwegii, to zakładam sobie też taki sweterek. Także, czy nawet na egzaminy czasami go właśnie też zakładałam na luzie do spódnicy, do spodni. Bardzo fajne, lubię go, więc zwykle go też zostawiam i jest to taki cieńszy sweter. Oprócz tego zostawiam sobie wszystkie właśnie letnie kolory i zmieniam po prostu kolory, zmieniam i w szafie. Ostatnio we vlogu było sprzątanie w domu, teraz jest zmiana szafy na kolorową. No i już fajnie, mimo tego, że pada, to już jest jaśniej, dzionek jest jaśniejszy, dłużej trwa, rano wstaje, jest już jasno i tak do godziny 6, 7, chyba nawet 8 jest już jasno. Za chwilę w maju i w czerwcu będą już długie noce, czyli białe noce, czyli będziemy mieli w ogóle, nie będzie w ogóle ciemno. To są takie momenty, w którym moim zdaniem najlepiej wychodzi się nad namioty w góry, bo nawet noce są ciepłe. Tak szczerze, bo zdarzało się, że w sierpniu już jak namiotowaliśmy, już były noce zimne, już było ciemno w nocy i można było zmarznąć spokojnie w namiocie. A wiem, że czerwiec, maj i lipiec to są takie fajne namiotowe właśnie miesiące tutaj. Także zmieniam garderobę. Dzień dobry kochani, już po kilku dniach już jest kolorowo w szafie, już jest troszkę lepiej. Część swetrów już mam pochowanych i tak troszeczkę luzu się zrobiło, ale jeszcze nie do końca, bo zabrakło mi pudełek. Tu mam jeszcze swetry, które też koniecznie muszę odłożyć, są zdecydowanie za ciepłe, ale już spakowałam 3 takie pudełka i jeszcze muszę dokupić, chyba zobaczę dzisiaj w Clash Olsonie, bo wybieram się za chwilę do miasta i tu mam jeszcze niestety ciuchy, które czekają na swój wieszak. Potrzebuję do segregacji więcej pudełek, okazało się, które też fajnie wchodzą czasami pod łóżka, pod tapczan. Ja złożę swoje w tapczanie, a że wybieram się dzisiaj za chwilę z Julią do miasta, więc to ogarnę. Tak wyglądało moje sprzątanie szafy. Tego vloga chciałabym już zakończyć takim zacnym akcentem, bo moje sprzątanie szafy uważam za klęskę i to taką ubraniową klęskę, bo tylko spójrzcie,
co się wydarzyło u nas dzisiaj. Niestety pada śnieg. I tym miłym akcentem, dosyć śmiesznym, chciałabym zakończyć dzisiaj vloga po to, żebym mogła Was zabrać do miasta może i... tak, i będę polować na parę łupów, więc przydałoby się zacząć kolejnego vloga. Vlogi ostatnio opóźnione, ale no pożar w burdelu. No pożar w burdelu, troszkę nieodespane nocki, troszkę hiszpańskiego. Jeszcze teraz śnieg na dowałkę bywa. Ja mam nadzieję, że już dzisiaj wieczorem uporam się z tą stertą letnich ciuchów, które tak naprawdę już aż się proszą, żeby je nosić. No ale nie na śniegu, ale nie na śniegu. I tym pozytywnym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać, zacząć już kolejnego vloga. Tak, żeby one już nie były takie poopóźniane, bo nie zdążam, po prostu nie zdążam ich zmontować. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku Kaloszków na Fiordzie. Trzymajcie się ciepło, tej wiosennej zimy.